Przede wszystkim, dzisiaj na temat najciekawszych zawodników piłkarzy bez kontraktu, bez praktycznie tutaj klubu, e, między innymi właśnie Diego Costa. Przedstawimy sobie taką topkę, jeśli chodzi o zawodników piłkarzy bez e, tutaj kontraktu, bez właśnie, e, no, e, bez, e, bez ważnego klubu. Ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknę, że w dzwono dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik, też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie dzisiaj zawodnicy, mega ciekawe nazwiska, mega po prostu ciekawi piłkarze, którzy aktualnie są bez klubu, chociażby tutaj Diego Costa widzimy, że ma praktycznie kontrakt, czy miał kontrakt, który obowiązywał do 7 stycznia 2022 roku. No przecież to jest mega zawodnik, występował w Chelsea, w Atletico, Madryt. Jak taki praktycznie piłkarz może być bez kontraktu? Co prawda ma 33 lat. Ale bez przesady to też po prostu nie jest jakiś wiek. Mógłby spokojnie jeszcze grać w jakimś klubie tutaj europejskim albo mm, gdzieś w Azji. Natomiast rzeczywiście. Diego Costa jest bez klubu, e, wartość jego rynkowa wynosi 5 milionów euro, a więc sporo dalej. No, jak teraz jest bez klubu, to praktycznie jest do wzięcia za darmo, tak? Natomiast, no, ja muszę powiedzieć, e, Diego Costa zawsze był niepokorny, mental gdzieś tam nie dojeżdżał, jeśli chodzi o, e, jeśli chodzi o tego piłkarza. Gdyby mentalnie po prostu tak rzeczywiście był bardziej spolegliwy, gdyby nie miał tego swojego charakteru zadziorności, to może zrobiłby większą karierę, a może po prostu nie zrobiłby tej kariery właśnie większej, być może właśnie dlatego odniósł tak dużo po prostu, jeśli chodzi o piłkę, no ale moim zdaniem, gdyby mu troszeczkę więcej po prostu pokory, taki, tak przydało się, to rzeczywiście mógłby więcej osiągnąć. Dobra, kolejnym zawodnikiem jest Jarosław Rakicki. Rakicki, tak, zawodnik tutaj Ukrainy, czy z, pochodzący z Ukrainy, wiadomo jaka sytuacja teraz, Rosja napadła na Ukrainę, zwłaszcza, że Rakicki tutaj rozwiązał kontrakt 2 marca 2022 roku, zawodnik, który ma 32 lata, lewonożny, środkowy obrońca, no i wystąpił Typowo zenicie, w Zenicie, Petersburg, Sankt Petersburg, tak? No to jest, to jest oczywista sprawa, wiadomo, klub z Rosji, obywatel tutaj Ukrainy, to wszystko się gryzie, tak? Wiadomo było, że po prostu prędzej czy później zrezygnuje. Następnie mamy Edgar Le. To jest zawodnik, który jest najdroższy według transfer market, to jest zawodnik, który, którego wartość rynkowa wynosi 7,5 miliona euro, miał kontrakt ważny do 14 stycznia 2022 roku 27 lat ma środkowy obrońca. No niektórzy mówią w ten sposób, tak, to klub mógłby na przykład go zakontraktować, zapewnić mu jakąś pensję, skoro już jest wolnym zawodnikiem, jeżeli na przykład jest warty 7,5 miliona euro, nie pogra w piłkę przez pół roku albo przez rok, I tak jeszcze klub będzie mógł na przykład skorzystać z jego umiejętności i jeszcze na nim po prostu zarobić, sprzedać go na przykład za 2 czy 3 miliony euro. No, <laughs> jest jakaś pokrętna logika, ale rzeczywiście pewnie mogłaby być taka możliwość. Pytanie jest też, czy sam zawodnik, sami zawodnicy piłkarze są zainteresowani e, grą dalej w piłkę. Po mamy Izaka Mbenze. I to jest zawodnik, który ma 25 lat, prawy napastnik, który ostatnio występował w Katarze SC tutaj miał kontrakt ważny do 12 stycznia 2022 roku. No, może o będzie tak nie było głośno. Natomiast, na no wiadomo, też jaki po prostu, bo jego tutaj przygoda występował w Katarze, a więc, no tutaj kwestia finansowa, tak? Postawił przede wszystkim Saravia, prawy obrońca zawodnik, który ma 28 lat, który ostatnio występował w FC Porto. Miał kontrakt ważny do 23 lutego, a więc widzimy, no ten wiek praktycznie najlepszy dla piłkarza. Od 28 do 32, 31 roku życia. To jest ten najlepszy czas dla piłkarza. Sarawia tutaj jest obecnie bez klubu. Kolejnym zawodnikiem jest Laurent Kościelny. No Laurent Kościelny, ten zawodnik, który ma przecież korzenie polskie, zresztą widzimy to narodowość francuska i polska. Środkowy obrońca, który występował w reprezentacji Francji. Ostatniego klub to Girondeau Bordeaux. Miał kontrakt ważny do 31 stycznia. 2022 roku, prawonożny, e, obecnie bez klubu, a jego wartość rynkowa wynosi 3 miliony euro. No sam jestem ciekawy, gdzie tutaj Laurent Kościelny znajdzie zatrudnienie, e, jeśli chodzi o swoją e, karierę piłkarską, czy już całkowicie zakończy, no bo w sumie on ma 36 lat, tak? Natomiast no, ja bym też dzisiaj tak nie patrzył, <laughs> Buffon to ma 42 lata chyba e, i dalej po prostu jest bramkarzem, jeszcze przedłużył kontrakt. E, z Latam praktycznie 40 na karku i dalej występuje. Natomiast no ja już nie mówię, że on powinien występować w lidze francuskiej, no bo to może zbyt wymagająca e, liga takiego zawodnika, no ale może gdzie indziej. Elke to kolejny zawodnik środkowy napastnik, który ma 32 lata prawonożny. Jego ostatni klub to klub z Chiny, China Super League Guangzhou, Guangzhou FC. Nie wiem, bać, tak się po prostu czyta. E, wartość tego zawodnika to 3 miliony euro. No, wiadomo, e, tak, dlaczego wybrał kierunek chiński. Bardzo dobre pieniądze. Natomiast kontrakt mu się skończył z początkiem tego roku. A ile on ma lat? Mówiłem, 32 lata. No właśnie, dobra. Potem mam Mbaye dia, Diagne To jest prawonożny zawodnik, który ma 30 lat środkowy napastnik, który ostatnio występował w Galata Miał kontrakt ważny do 4 lutego 2022 roku. Muszę powiedzieć, że pamiętam, kojarzę praktycznie tego zawodnika z wielu występów. Moim, dobry, moim zdaniem, dobry, praktycznie taki rzemieślnik, jeśli chodzi o e, właśnie napastnik. Natomiast jego wartość rynkowa wynosi no plus minus około 2,5 miliona euro. Dobra, kolejnym zawodnikiem jest Rodrigo Eli środkowy obrońca, no to ja na tym zdjęciu wygląda jakby po prostu siedział na, znaczy siedzi na trybunach, tak, ale jak, jak, jak kibic, a nie piłkarz, bo tamci piłkarze gdzieś po prostu w, w grze, jak biegają i tak dalej. Jest to pranowonożny zawodnik, który ostatnio występował w Deportivo Alawesz, ma 28 lat i zakończył karierę 1 lipca 2021 roku, no i nic nie wskazuje na to, żeby wskrzesił swoją karierę. Andy Polo to prawy napastnik, który ma 27 lat, prawonożny, ostatni klub to Portland mają więc major, sec, e, major league e, soccer MLS i tutaj jego praktycznie wartość rynkowa to jest 2 miliony euro, 2 milion euro. Ja jeszcze wrócę, wrócę tutaj do najciekawszych, moim zdaniem po prostu nazwisk. No Rakicki wiadomo przerwa praktycznie tą karierę przez kwestie wojny na Ukrainie, ale dalej mógłby ją spokojnie kontynuować, ale na przykład Kosta też spokojnie mógłby po prostu dalej kontynuować swoją przygodę z piłką nożną, mógłby występować w jakimś topowym klubie, tak po prostu w topowym klubie. No zobaczymy, czy zrobi sobie chwilę przerwę, czy na przykład wróci do piłki w okresie letnim, tak, w tym letnim okienku transferowym. No, Costa naprawdę ma spore doświadczenie się jak, jako piłkarz. On chyba jeszcze występował w Juventusie, jeśli się nie mylę, tak. Natomiast rzeczywiście, no Costa tutaj miał spore, spore praktycznie tutaj doświadczenie. Ostatni klub, zobaczmy sobie Atletico Mineiro, Atletico praktycznie Mineiro. Tak wygląda przygoda właśnie tego zawodnika, tego piłkarza. Jeśli chodzi o jeśli chodzi po prostu o przygodę piłkarską. I Edgar Le, tak powiedziałem, najwyżej wyceniony według Transfer Market. Wiadomo, Transfer Market troszeczkę zaniża tą wartość, ale w przypadku akurat tych piłkarzy, którzy są teraz bez kontraktu, to wydaje mi się, że oni tak by nie dostali większej, pi większej pieniędzy. E no, no oni są jakby do wzięcia za darmo, tak? Ale nawet gdyby po prostu oni przychodzi z, z klubu do klubu, e no to wydaje mi się, że i tak większe pieniądze nie, było, nie byłyby za tych zawodników, no bo czasami ten Transfer Market zaniża wartość i ta wartość może być większa poprzez na przykład warko wartość marketingową, także dane dany zawodnik często się pojawia w mediach i tak dalej. Ci zawodnicy, Kosta miał często po prostu spory, gdzieś tam kopał bidą, miał jakieś po prostu niesnaski, tak, gdzieś się odpyskował, fan, jeśli chodzi o fana, kibica. Kosta zawsze po prostu, on font terrible, tak mówią Francuzi, tak, niesforny, takie dziecko, chociaż w przypadku niego, no to jest zdrowy chłop, mężczyzna. No właśnie, napiszcie w komentarzu, co wy na ten temat sądzicie, co na ten temat sądzicie, to wszystko. Dzisiaj pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!